Kto ochroni swoją bombkę, wygrywa 300 zł. A pierwsza konkurencja to rzut do góry. Mega nisko, było niżej. Mega nisko. Ustaliliśmy zasadę, że trzeba rzucić przynajmniej do rynny, on nie dorzucił do rynny. Kostek przeżywa pierwszą konkurencję. Czek, ostatni. Jezu! Jezu! Ja teraz chcę fest! Nice. Pan syna też przychodzi dalej, kto dalej? Odpadało! Posypało się! Lipa! Śnieżek podpadał, ale przeszłość dalej, teraz ja. Trzy, cztery. Dawaj, najpierw jak potrafię. Nisko. Mega wysoko. Dziękuję bardzo, Esa Easy. Przestań, przestań. Karen Shake. Taniec zwycięstwa. Nie można, nie. Teraz Hania rzuca, dawaj. Znaczy, czekajcie, bo ogólnie jest zasada, że ja nie umiem łapać. Jest zasada, chcę was na to przyjść, dlatego Patryk papierkami nożyce, kto ostatni. Nie mam żadnych nożyce. Trzy, cztery. Co to znaczy? Może pistolet miałem pokazać. Jezus, Hania, miałaś... We had one job. Pokazać kamień. Czyli co, ja teraz? Tak. No uważajcie, bo ani rzucać, ani łapać nie za bardzo umiem. To było w mojej ręce, no! Nie, naprawdę, to się stało. Nie! Dlaczego? Nie, pewnie! Mogę skleić, proszę, dajcie mi skleić. Było miło, będę waszą prowadzącą po prostu. O! Gratulacje, Haniu. Awansowałam. Gratulacje, Kostek. 3, 4, o. Dobrze! Przeżyło 5 bombek, proszę państwa, lecimy na kolejną konkurencję. A ja mam pół bombki. Nie. No weź. No weźcie, no. A znacie takie coś? Patrzcie to. Dobra, róbmy konkurencję, bo zaraz nam pękną wszystkie. Tą robimy łyżką. Tą. Mało. Nie, no, a jest najlepszą. Po kolei. Ej, ale tak całkiem przecież szczerze. To jest łatwo. Nie będzie łatwo. Fikołka mogę zrobić. Ta, to zrób, pokaż, jak jesteś taki mądry, no już powiedziałeś. Prawie, no. Byś ci się rozbiła. Dobra. Kolejna konkurencja, kto w najkrótszym czasie przeniesie bombkę do Hani, wygrywa 5 dyszek. Czas! Start! Dobra, 5 dyszek. Dwa, ej, dobra, ten odcinek będzie mega szybki. Tak. Nie ma sensu robić to, kto szybciej. Jest, właśnie. Właśnie jest. Właśnie, bo to nie chodzi o to, żebyś biegła sprintem. To chodzi o to. Użyłam się, co to jest? I nie przeszłam! Około 5 metrów. Na razie ci najlepiej poszło, jesteś na pierwszym miejscu. Tak. Generalnie można iść jak najwolniej. To można. Właśnie, tak mam, taki mam plan. Idę teraz. Zostałam zmanipulowana przez panów, twierdząc, że muszę zrobić to jak najszybciej i będąc pospieszaną przez świeżego. Hania, czas licz mi. Czas! Możesz włączyć troszkę później. Start! Biegnij, dawaj! Świeży, dawaj szybciej, musisz mordeczko szybciej i z tą bombką, no ty będziesz miał najdłuższy czas, no weź. Ale stypa! Powoli, świeże! Co? I wybrasz w taki sposób 5 dyszek? Ważne w życiu jest, proszę państwa, żeby nie martwić się opinią innych. Świeży, lipa, nie wygrasz tych 5 dych. No jak nie wygram, patrz jak wygram, patrz. Patrz to, normalnie się wygrywa. Wolę przegrać tą konkurencję, niż przegrać cały odcinek. Ej, nie ma tak! Posyna! Popchnij go! I... Dawaj, dobiegnij do niej! Stop! Dobrze, minuta 6 sekund. Ale... Jak tam, kochana, ten, twoja prowadząca rola teraz? Świetnie. Dołączasz do grona prowadzących. Zapraszamy kolejną osobę! Julitki, pora. Start! Runda. Dobra, ja po prostu muszę przejść przez te schody. Ale słuchajcie, ja byłam kiedyś kelnerką i naprawdę nie wychodziło mi to za dobrze. Strasznie szybko idziesz. Dobra. Strzelił tam! Czekajcie, czy ja będę szybciej niż świeży? Ej, Julita, mega szybko! Mega, no! Dobra, będzie szybciej niż świeży. Uważaj, świeży! Łap bombkę, łap! To ej! Gratulacje. Jakby to powiedzieć, ma lepszy czas. Ma lepszy czas. Świeżego, tak, to był cel. 47 sekund. Kolejna Bartka Kubickiego. Bartuś, 3, 2, 1! Na spokojnie, nie śpiesz się, przecież ktoś musi być gorszy ode mnie. O, najważniejsze jest to, żeby amortyzować palcami. Całe ciało musi być zrelaksowane. Ej, nie. Bardzo szybko. Co? Patrz, jak mu się trzęsie. Uważaj, uważaj!
Jezus! Szybko! 38 sekund! Lepiej niż Litka! Dobra, Patryk! Tak świeci na mnie słońce, a ekran jest taki ciemny i widzę siebie i mega ładnie wygląda. Nie! Dawaj, start! Dobra, czas! Co za łyżka! 3, 2, 1, start! O, no i to jest tempo, Patryk, dobrze. Tak, trzymaj. A czemu aż tak wolno poszedłeś świeżutki? Bo stali obok mnie i robili mi presję. Aha, czyli to jest wina wszystkich poza tylko jakby twoją. Tak. Nie, to była moja decyzja, żeby zrobić to safe. Bo jakby mi bombka spadła, to by było najgorzej. Ja myślę świeżo, że Kostek ma rację i ty po prostu szybciej nie umiesz. Przypomnę wam, kto jeszcze jest w programie, tak? Normalnie się idzie, chłopie, pojech szybko. Ale mknie! Ej, co z tym? Co z tym robimy? Mu tutaj wypadło. Ale bombka przetrwała i tak... Bo w rękę. Ale i tak nie ma najlepszego wygrywa. Czasu. Wygrywa! Wygrywa Bartek! Dobra, słuchajcie, w takim razie chciałem powiedzieć, że taka sama sytuacja, jaka zdarzała się Patrykowi, zdarzyła mi się w środku, spadła mi z łyżki, złapałem, położyłem z powrotem, więc jako, że Patryś zrobił to, myślę, że ma większe prawo do wygrania. No to nie, ja uważam, że nie, nie, Juro, ja wygrywam! Czas? Ty miałeś 43 sekundy. Okay. 50 zł na jej konto, lecimy z kolejną konkurencją. Kolejna rzecz, kochani, macie 15 minut na zbudowanie swojego armora. Czas, start! Karton, Ala mnie pewnie zamorduje za to, ale w karton... Koc się przyda. Owijamy to w kocyś. Bardzo ważna strategia na takie armory jest taki. Owijacie bombkę w coś miękkiego, później w coś twardego, później w coś miękkiego i później znowu w coś twardego. Wtedy bombka powinna wytrzymać. Co ty robisz? Normalnie garnek z wodą, do tego wkładasz bombkę, potem wkładasz to do większego garnka, chłopie, i jest gili. No, robisz tak, to się trzyma. Teraz to trzeba skleić. Patryk, jaki jest twój plan? Nie mogę powiedzieć, bo mój przeciwnik jest obok. Okej, okay, Bartek, jaki jest plan? Nie mogę powiedzieć, bo mój przeciwnik jest obok. Julitka, jaki plan na armora? Proszę opowiedzieć widzom. Stara, bardzo razem takie pudełko. Winam bombkę folii bąbelkowej. Ale do mikrofonu poproszę. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj mam bombkę folii bąbelkowej. Tutaj wypełniam przestrzeń tak, żeby w ogóle się nic nie ruszało. I zaraz zakleję to wszystko taśmą. Wydaje mi się, że to naprawdę bardzo dobry plan. Dziękuję za relację. Dziękuję bardzo. Bartosz Laskowski, jaki plan na armora? Jako pierwszą warstwę musi być na jak najgrubszy kocyk. Później robimy twardą powierzchnię, żeby amortyzowało uderzenia. Później przydałaby się kolejna miękka warstwa. Dobrze, dobrze, do mikrofonu proszę. I kolejna twarda warstwa. I teraz pytanie. Jak dużo twardych warstw jestem w stanie zrobić? Z tym zostawiamy ciebie już samego. Dziękuję, relacjonowała dla was Hanna Pucharska. Kocuś z bombką pakujemy do takiego małego kartonu. Teraz obklejamy taśmą tak, żeby mi się to pudełko nie otworzyło. Jest to strasznie ciężkie do przecięcia. Michu, weź podtrzymaj. Ale zimne. Co ty tam wody dajesz? Oj, wleliście! Sieć nieznana. Nie, ja muszę zmienić swoją konstrukcję, teraz spadłem na to. Patrz jak ty z grube, to przyjmie całą energię kinetyczną, która jest wyprodukowana podczas spadku. O, ty chamie. Więc wydaje mi się, że to będzie działało. Jak to jest grube, to przyjmie całą energię kinetyczną podczas spadku, biorę to. Ja, elegancko. Pułkownik Popiołek gotowy do walki, pomóż mi. Dobra. A jakby tak spróbować, żeby wody nalać do środka i ona wtedy by leżała na dnie. Znalazłam taką plackę, stwierdziłam, że to trzeba przykleić dookoła i zobaczcie, cudownie to wygląda. A to nie będzie tak, że wtedy jak spadnie, to będzie to na samym dole i bum? Nie, patrzcie, bo się, ono to lewituje teraz. Milion IQ to jest. To nie ma prawa bytu, tak szczerze. Jest! Owijamy tym bombeczkę raz. Nice. Teraz tylko jeszcze... Tam jeszcze tylko górę szybko. No to jest po prostu piękny przykład opierdzielenia na szybkości taśmą wszystkiego. Pakuję normalnie do tego kartonu. I tak, żeby ten karton tutaj tak się nie stukał w środku, też musimy dać jakiś koc. Co to jest? Nagi Popiołek. Nie jest tak, że tutaj jakby cieknie woda z kartonu i jest wszystko zalane. A właśnie czemu to cały czas wydaje? Nie wiem. Jest też od tej wody daje ci strasznie. Coś jest nie tak. Jakieś prawa fizyki mi się daje, że to działa po prostu. Przecież słyszę. Murdo, bo ja muszę dodać na zewnątrz, bo zaleję wam chatę. Dobra, odgryzaj. Zalałem kuchnię, mama! Zalałem kuchnię! What the fuck? Uważam, że to jest nie do zniszczenia. W środku jest tak to wszystko mięciutko wyłożone, że nie ma opcji, że pęknie. A twoje, Patryś? Tak! Tak! Co ty masz, galaretę w środku? No nie, powiem, co mam w środku. Ups. Moja nawet ląduje. Na sam koniec
mój piękny karton, zawijam folię bąbelkową. Wydaje mi się, że to będzie konstrukcja niezniszczalna. Muszę odłożyć moją bombkę. Wasz czas na budowanie armorów kończy się teraz! Pani, to przechodzimy do kolejnej konkurencji. Każdy po kolei, Torla. Torla nie suwa. Czyli tak? Tak, czyli Juli Owal. Stop! Co was tak krzyczała do bombki, żeby się zatrzymała? Żyje! Żyje, słychać, żyje, stała! Nie, stój! Co ty robisz? No, chciałam usłyszeć! Nie możesz wylewać wody, bo przegram! Dobra, wydaje mi się, że jest cała. Zaraz sprawdzimy. Juli, to jaką ty masz taktykę? Normalnie, patrz, tak. A nie! Pięknie! Oj, do sąsiada pojedzie! Drzewo! W lampę! Generalnie Julita chyba wiem, o co chodzi. Wydaje mi się, że Julita nie ma już dawno bombki. Jest impostorem w tych konkurencjach. Nie ma tu bombki, jakby nic tu nie słychać. Jaki ona ma armor? Dobra, panowie, let's go! Uwaga! Na bank jest git, jakby nie ma szans, że tu się coś stało. Mam wrażenie, że bombka jest tylko w jednej z tych trzech rzeczy. Wydaje mi się, że jedyna opcja, jakby bombka miała pęknąć, to przy wkładaniu ją i przy... Wkładaniu ją. Dobra, moja kolej, proszę państwa, 3, 2, 1. O, coś tam chrupło. Ale chyba folia bąbelkowa. W ogóle, o co chodzi? O nie! Plastynka co wkręca? Nie pękło, nie. Ja najbardziej jestem ciekaw Patryka bombki, bo on tam wodę ma jako amortyzację. Wydaje mi się, że to jest jakby dead. Najpierw świeżutki rozpakowuję. Ja usłyszałem ten papierek. Cała! No jest, patrzcie, cała indra. Jest, dobra. Ja naprawdę też muszę odpakowywać? Tak. Julitka. Oni co podejrzewają, że nie mam w środku bombki? Nie ma? Nie ma bombki! Jest. Nie ma bombki! Nie. Nie! Nie rób tak, bo jakby się o to naprzyjał. A ja co, jestem negatywnie nastawiona na tą bombkę, Julita, I'm sorry. Uwaga. 3. I uwaga. Pękła! Dobrze, że sprawdziliśmy to. Gratulacje, Patryk. Nie jesteście widzowi gotowi na kolejną konkurencję. Let's go! Konkurencja, bombka w pralce. Znaczy ogólnie to jest suszarka, ale... Ale wiruje! Leć, bombeczko! O Jezus. Bombka w pralce! Bombka w pralce! Au, au! 3, 2, 1, stop! Otwieraj! Teraz wyjąć. Jaka ciepła! To, że jest ciepło, to taśmy puszczają chyba. Ej, dobra, o nie, ty, to niedobrze, bo ja mam całą taśmę. Jest cała! Folia bąbelkowa. Nie bez powodu używane są właśnie te rzeczy do paczek, żeby nie pękły w trakcie przewozu. Teraz moja kolejna bombkę w suszarki. Twoja kolejna. Ej, moja jakoś szybciej się kręci. Gdzie pędzisz tak, kochany? Jak chomik w kowrotku. No, obija się solidnie. Obija się bardziej, bo jest mniejszy. Dobra, to jest najgłupsza rzecz, jaką wszyscy zrobiliśmy. Czemu najgłupsza? Właśnie najfajniejsza. Koniec! Ciepły! A odkleja się. Nie, no słuchajcie. Mogę to sprawdzić, wolałbym nie, bo mi się kończy powoli taśma. Ale jeśli już, to na górze, bo tam jest nóż. No i dobra, to ja teraz sadzam. Puśćmy. Przede wszystkim nie wiemy, czy to w ogóle wejdzie. Jak się popieści, to się... Wszystko! A wyjmiesz to później? Wszystko! A świeżo to wkłada paczkę do paczkomatu? Siedzi idealnie i moim zdaniem tutaj mam troszkę przewagę nad tym, że będzie mniej tych podskakiwań. Nie no, patrz jak się kręci, jak za dupca. Ale mniej opija się. Bombki w pralce! Bombki w pralce! Wow! Ona tam się kotuje mocno! 13 sekund, wytrzymaj kochana! Dasz radę, jestem z tobą! Nawet do mnie tak nie mówi. Już za chwilkę wychodzimy. 3, 2, 1! Już jestem. O! Nie ma opcji. Moim zdaniem próba trzęsienia ziemi pralkowego... Proszę państwa! ...będzie przeżyta przez wszystkie bombki. Bombeczka jest cała i... Dziada. Ej, wiecie co powiem? Bombowo. Moja bombka, proszę państwa, jest cała! Nice. Kolejna runda, widzicie ten piękny kosz? Fausty, ty jesteś taka wysoka, że dosięgasz rękami do wsada? Patrz, mordo, normalnie. Yo! A wy jesteście tak wysoko, że też dosięgniecie do tego kosza, ponieważ kolejna konkurencja polega na tym, że musicie z góry rzucić prosto tego kosza. To i prawda. Co, kto trafi, dostaje coś? Pieniążki na przykład? Oczywiście, że nie, ważne jest to, żeby wasza bombka się nie rozwaliła. Dobra, rzucamy, ja rzucam. Czasami nie wychodzi tak jak chcemy, nie wyszło. Śmiejecie się z Jolity, a popatrzcie na świeżego. Dobra, rzucam, 3, 2, 1.
Ale zamortyzowało, to najważniejsze. Dobra, patera to. Uwaga na głowę. No i dobra, nikt nie trafił, nikt nie wygrywa pieniędzy, dziękuję bardzo. Kolejna konkurencja polega na czymś mega podobnym, więc generalnie let's go. Ej, właśnie ja chcę wam rzucić! Wyrzuci za siebie. Ja założę się, że nie dorzuci. Nie! Moja bombka! Fausty! Czemu nie łapię? Ej, Agnieszka, zobacz, nie! Do tyłu! Fausty, nie! Ale złap to! Łap jak ona spada! Fausty, wiesz co zrób? Stań i rzuć do tyłu! Tak, ej, nie za daleko! Nie za daleko! Nie dolecisz przecież! Doleci. Dawaj! Ja pier... Dobra, zostaw ją tam! Ja po nią pójdę! Rzucisz to? Nie! Dobra, Fifi, rzuć! Ale już mi dysk wypadł! No i to jest rzut! Dziękuję bardzo! Moja. To co, chyba sprawdzam, co? Nie. Ale rzuć tak kilka razy! Ej! Ej, do mnie! Podstonie! Ej, moja... Nie, bo ty jesteś jakiś dupnięty! Przecież ty to moja... siłą zrobiłeś! Nieprawda, moja... Prawda! Moja... Mamy wsiadkę! Rzucaj, odsuwaj! Faustyna! A ty to na maksa, bo on Faustyna rzuca o i spada, a ty mi to dupnąłeś na siłę! Nie, jej podał, jeszcze rzucił! Prędkość się wyzerowała, Bartek! To jest mi zaraz wypadnie! Halo, jeszcze moja! Dobra, i teraz Julitki tak samo! Nie dotknąłem! Ta, no, na pewno! Serio! Dobra, odpowiadacie za mój dysk, twardy! Patrzcie, jak się dzieją! Kolejna konkurencja, czyli musicie jak najwyżej rzucić swoją paczką do góry i tak, żeby uderzyła o podłogę tu pode mną. Uwaga na głowę! Ale wydaje mi się, że przetrwała. Moje na pewno przetrwa, mogę nawet tam do sąsiada rzucić. To ja się odsunę, poczekaj. 3, 2, 1. To też przetrwało, mówię wam, przetrwało. Stary, tylko nie wyrzuć w kosmos, bo nie wróci! Nie. Oj, chyba pękła. No teraz na pewno trzeba sprawdzić. Kolejna konkurencja Fausty, że co wyłapiecie. No to fajnie. Tak było już, Fausty. Tak już było. Oficjalne sprawdzanie. Moja calutka. Serio? Tak. Ty tam masz nic z tej folii. O, dobra, słuchajcie. Co myślisz, że coś nie tak jest? Bardziej, cała jest. No co, to by coś zrobiło? Jest cała, calusieńka. No i to sprawdzajmy, czy moja. Calusieńka! Yeah. Kochani, kolejna runda to jest wielki test wielkiego kopniaka. Tak jest, najmocniejszy test, czyli najmocniejsza noga kopalnia. Każdy dostanie dwa kopy na łeb, okay. Więc... Na łeb czy na boksa? Ja nie chcę na łeb. Jeden na łeb, jeden na boksa. Jako pierwszy do sprawdzenia jest... Bartek Kubicki! Proszę mnie sprawdzić. Masz kierowcę! Nie gadaj! I... Oj, myślę, że jest zero. Nie ma szans, żeby to w ogóle się rozdupiło. Wow! Ej, mocne to było. Ej, to trochę bolało. Chyba jest git, to nie wow! Ej, rozwaliło się pudełko! Dobra, jeszcze drugi kopniak. Proszę państwa, ostateczna próba Julity! To mogło nie przeżyć. No wygląda jakby nie! Granat wybuchł. Nie ma! Oj! Ej, na drobny mak rozwaliłeś. Nie! Ale ty się jeszcze nie ciesz. No po prostu poległam w tej grupie. Ale tak było dobrze. No, wydaje mi się, że... Musiałem po prostu jak gadać. Wydaje mi się, że kocyki dadzą radę. Ostateczna próba. Uj, coś... Był nieczysty dźwięk. Kurde, wygląda impact to był... mega comfy. A impact jest mocny, bo patrz, jakie jest rozwalone to pudełko. A! Otwieramy moją, bo moja może być jeszcze zniszczona. I bombeczka proszę jest. Proszę państwa, nie no, Bombson jest cały. Nie, by musiał być kurde jakiś Cristiano Ronaldo. Nie no, tu by musiało być, wiecie co by trzeba było zrobić? Wysadzamy petardy obok. O. Nie, nie. Kochani, ostatnia rozstrzygająca konkurencja, która polega na tym, że mamy dwie bombki, dwa sznurki, dwie osoby stające po dwóch końcach. Proszę, złapcie za swoje bombki. Dobra. 3, 4. O nie, będą się... Tak blisko! Ło, ale uniki moja robi, panie uniki! Dobra, dobra. Nasza pierwsza runda. To może kilka rund potrwać. Ronda druga. Łeb, łeb, łeb.
one się nie... Ale dobra, osłabiają się, osłabiają. 3, 4. O! 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 Oj, naprawdę to są solidne bombki! 3, 4. Dawaj, oni tam. Oh, yes! 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 Trzy stówki dla mnie! Daję fory, tak?